Jeziora były przeszkodą nie do pokonania dla wojsk rosyjskich wdzierających się do Prus Wschodnich, na Mazury. Sklep z militariami w Giżycku zaliczony. No i powiem wam, że to jest tragedia. Tragedia, bo było jeszcze gorzej niż w sklepie z upominkami w Wilczym Szańcu. Łaziłem po tym sklepie prawie godzinę i kupiłbym wszystko. A kupiłem tylko jedną rzecz. Ale jest tego naprawdę tutaj mega, mega dużo. Przede mną ostatni punkt wycieczki w Giżycku. Coś, o czym kompletnie zapomniałem w ubiegłym roku. I aż mi wstyd z tego powodu, że można o czymś takim zapomnieć. Idę do twierdzy Bojen. I tutaj też na pewno będzie co oglądać. No dobrze, to jestem na terenie twierdzy. Elementy historyczne połączone z elementami marketingowymi, czyli straganiki z magnifikami i nie tylko. Na pewno coś fajnego się wybierze. Tymczasem idę zwiedzać. Wydawało mi się, że twierdza Bojen, tak sobie wyobrażałem w głowie, to jest coś wielkości jednego z fortów poznańskich. A okazuje się, że twierdza Bojen to jest oczywiście fortyfikacja, ale wielkością zbliżona, odnoszę wrażenie, do Cytadeli w Poznaniu. Idziemy do Prochowni. Zobaczymy, jak to wyglądało. Nawet w takich fortach, które są atrakcją turystyczną i zabytkiem, i za wejście, do którego trzeba płacić, można znaleźć to samo, co w takich opuszczonych fortach. Czyli butelki po piwie i to, że jest nasrane. Masakra. To jedno z pomieszczeń bramy Prochowej. Naprzeciwko pewnie bliźniacze pomieszczenie. Puszka od piwa jest, butelka od piwa jest. No tu akurat nikt nie nasrał, ale to tyle dobrego. Za murami znajduje się amfiteatr, co prawda nie z czasów, w których budowano tę twierdzę, tylko raczej współczesne. No i chyba dzisiaj będzie jakaś imprezka, bo dźwiękowcy właśnie testują dźwięk na scenie. Skądinąd bardzo sympatycznie.
tego, że widać ślady dewastacji i różnego rodzaju dziwne napisy na ścianach, no to jest to z pewnością dużo lepiej zachowane niż poznańskie forty. Przede wszystkim chyba cały czas wszędzie działa odwodnienie, jeżeli takowe jest. Bo pomimo tego, że powiedzmy, że jest trochę wilgotno, no to nigdzie nie stoi woda. Minę liści, mamy tam tawernę Bojen obecnie. Był mostek zwodzony, napis jest tam Bojen. Tu się spotkaliśmy przy tym budynku, przy straganach. A tu chyba jakiś symulator pola walki. Niczym śnieżnik. Żartuję. Imitacja pola walki, chyba tak. Widać różne stanowiska. Czyżby również okopy. Podejdziemy bliżej, to chyba będzie widać lepiej. No i jakieś armaty. A tu chyba odbywają się różnego rodzaju inscenizacje. Tak mi się przynajmniej wydaje. Na terenie twierdzy, oprócz samych fortyfikacji i budynków takich typowo wojskowych, typowo fortyfikacyjnych, znajduje się też dużo budynków takich standardowych, powiedzmy, administracyjnych. O, tam były dwa spichlerze, tutaj jeszcze jakieś budynki, do których zaraz podejdziemy, a mnie ciekawi, co to tutaj są za schrony. Stanowiska strzelnicze do ostrzeliwania przed pola. Tu akurat zasłonięta. Idziemy zobaczyć, co to za budynek. Słyszę znajomy głos. I zakończyło się to tylko wyburzeniem kilkunastu domów przy kanale oraz wycięciem drzew. I kiedy Rosjanie ruszyli na miasto, armaty kalibru 100 mm ustawione tutaj w tych działkach, to można słuchać w koło. Jeszcze się dymi. A tutaj niemiecka serwerownia twierdzy Bojen, czyli
stacja gołębi portowych. Obiekt również możemy zwiedzać jedynie z zewnątrz. Budynek ceglany, trójkąt ignacyjny. Na parterze zlokalizowane były pomieszczenia obsługi, natomiast na wyższych piętrach, rozdzielonych drewnianym stropem, umieszczone były klatki z gołębiami. Gołębie stanowiły podstawowy środek łączności twierdzy ze światem, a przede wszystkim z królewcem. W erze przedtelegrafowej, nawet po upowszechnieniu się telegrafu i rozwinięciu sieci dróg i linii kolejowych, wciąż korzystano z gołębi portowych. Nie rozumiem tego. Skąd gołąb wiedział, gdzie miał lecieć i komu miał zanieść meldunek? No ale widocznie jestem głupszy niż gołąb. Dobrze, no to kończę zwiedzanie twierdzy Bojen. Kolejne miejsce, w którym trzeba zostawić trochę gotówki i kupić jakieś magnesiki. Jedziemy dalej do miejsca dzisiejszego noclegu. Aha, i w ramach ciekawostki mogę wam powiedzieć, że urządziła mi osa i lekko mi spuchła ręka. Sucz jedna. Twierdza Bojen zaliczona. Magnesiki kupione. Można jechać dalej.